Dzień dobry. Kłaniam się Państwu i jak zwykle w środę zapraszam do lektury najnowszego numeru Nowin Górskich. W numerze 43 polecam tekst Witajcie Bośniacy, temat aktualny, redaktora Żońcy, który odsłania kulisy przyjazdu dzieci z Bośni do Jeleniej Góry. Oczywiście tylko w dzienniku, w wiadomościach, jak to się teraz nazywa, wszystko wyglądało pięknie i ładnie. Telewizja zawsze pokazuje to jak najlepiej. Tymczasem okazuje się, że przyjazd dzieci i wcześniejsze przygotowania, późniejsze działania były typowo polskim bałaganem, gdzie wszystko polegało na improwizacji. PCK Jeleni Górskiej o przyjeździe dowiedziało się tydzień zaledwie przed przyjazdem dzieci. Do dziś są kłopoty po już kilkunastu dniach pobytu, między innymi z niezbędnymi lekami, z kosztami. Dodam, że PCK Jeleni Górskiej, zarząd wojewódzki, ma tylko na koncie 600 milionów. Tymczasem dzienne opłata za wyżywienie i nocleg jednej osoby kosztuje 80 tysięcy złotych. Dzieci przyjechało ponad 700. Pieniądze się kończą, nie wiadomo co będzie dalej, nikt nie potrafi powiedzieć, czym się sprawa skończy. Również na stronie trzeciej zapraszam do przeczytania wypowiedzi pana Wojciecha Przeździenka, prokuratora wojewódzkiego. Co jeszcze w najlepszym numerze Nowin? Na rozkładówce, jak my nazywamy strony tytułowe, ciekawy artykuł redaktora Rozlała Pożywienie Życia o wyznawcach Kryszny, którzy mieszkają na farmie ekologicznej w Czarnowie koło Kamiennej Góry. Jest to jedyna tego typu farma w Europie, gdzie próbuje się praktycznie realizować założenia starożytnej wiedzy wedyjskiej. Również na rozkładówce redaktor Murański pisze, kto się rozwodzi, jakie są najczęstsze przyczyny rozpadu rodziny, jak przeżywają to dzieci. Dodam, że w Jeleniogórskiem notuje się najwyższy w kraju wskaźnik rozwodu. W 1990 roku udzielono 940 rozwodów. Poprzednio było ich jeszcze więcej. Zapraszam również do lektury artykułu Zbigniewa Żońcy Miałem silny ból o samobójcach. Też przerażająca statystyka. W Jeleniej Górskiej popełniono w ubiegłym roku 72 samobójstwa. Poprzednio samobójców traktowano z pogardą. Chowano na niepoświęconej ziemi, grzebano pod cmentarnym murem, wstydliwie, ukradkiem. Ostatnio mówi się jednak, że nie jest to akt tchórzostwa, lecz szczytowy moment depresji. A w niektórych krajach, m.in. w Europie Zachodniej, nawet są wydawane książki, jak popełnić broszury, jak popełnić samobójstwo. Jakie są przyczyny tak tragicznych kroków? Oczywiście bardzo różne. Autor o nich pisze. 30% z nich ma podłoże materialne. Redaktor Żońca podaje przykład małżeństwa z Lubania w wieku 79 lat. Ona i on 82 lata, którzy odkręcili kuchenki gazowej, mieli łącznie ponad milion emerytury. Dziewczyna lat 19 popełniła samobójstwo, ale wcześniej zostawiła wiadomość w torebce foliowej, ponieważ dowiedziała się, że ukochana matka jest prostytutką w Berlinie, a ojciec złodziejem w Wiedniu. Jeszcze inną przyczyną było samobójstwo biznesmena jeleniogórskiego, który wziął z banku 2,5-miliardowy kredyt na rozwój swojej firmy. Pieniądze zostały przeznaczone na inne cele. Kiedy ostatnia złotówka została wydana, mężczyzna ten powiesił się. Nie brakuje informacji sportowych. W Trójgłosie Olimpii zanotowałem wypowiedź znanego jeleniogórzanom trenera Leszka Harapina. Po MZKS-ie Lech i Piechowice trenował również drużyny pierwszo- i drugoligowe. W tej chwili trenuje piłkarzy z Kowar. Są informacje o rajdzie karkonoskim i zapowiadany wcześniej tekst o biegu Piastów na stronie trzeciej, Eskimosi w biegu Piastów.
chodzi o Eskimosów Syberyjskich, którzy nie tylko ufundowali nagrodę, ale również będą startować w licznym gronie. Jako ciekawostkę może podam, że bieg Piastów, przyszłoroczny, 17 z kolei, będzie rozgrywany tylko i wyłącznie w niedzielę, znaczy od biegu 17. Poprzednio ta impreza, największa w Polsce, masowa impreza narciarska, była rozgrywana w soboty. Dzień wcześniej pobiegnie młodzież w biegu harcerskim. Redaktor Gomzar na kolumnie piątej pisze o sprawach spółki IT ze Szklarskiej Poręby, inwestycje turystyczne i o problemach tego miasta w tekście zatytułowanym Dla miasta czy dla siebie. W ramach prezentacji gmina Zgorzelec za tydzień planujemy pokazanie gminy Wówek Śląski. I na koniec tematyka lżejsza. Po wrześniowym tekście redaktora Murańskiego otrzymaliśmy sporo listów, gdzie tym razem panie domagają się, gdzie panowie, przepraszam, domagają się podania recept na oziębłość pań. Między innymi jeden z młodych, sfrustrowanych żonkosi pisze, że baba nie dość, że zupełnie oziębła, odpychająca, to jeszcze na dodatek leniwa, w domu wieczny bałagan i puste, brudne gary na kuchni. Przypomnę, że poprzednio autor pisał, jakich to należy środków używać, aby zwiększyła się męskość. Teraz przeczytacie Państwo, jaką radę udzielił kolega temu właśnie młodemu żonkosiowi i jak się sprawa skończyła. Nie będę zdradzał tajemnic. Co autor poleca, aby panie nie były oziębłe? Nie tyle autor, ile właściwie pan Wojciech Węgleski, znany zielarz z Podgórza koło Kowar. No między innymi pomaga butelka szampana, pomaga popularny ajer koniak. Oczywiście nie należy przesadzać. Pomaga domowe winko z dojrzałych owoców czarnego bzu, jeżyn i malin. Pomagają herbatki ziołowe. Dla panie mogą się z oziębłości również wyleczyć, stosując oryginalny przepis właśnie pana Wojciecha, krupniczek karkonoski. Ja nie będę zdradzał tutaj receptury, państwo przeczytacie o tym w nowinach. Autor gwarantuje skuteczność, a więc trzeba, myślę, że będzie wielu czytelników, którzy spróbują, wypróbują, czy tak naprawdę jest. Oczywiście nie wszystkich to pań dotyczy. Tutaj miłe i urocze dziewczęta z telewizji Relax twierdzą, że często bywa zupełnie inaczej, że to jest wina panów. O tym też poprzednio redaktor Mański pisał. No mam nadzieję, że również inne teksty zainteresują Państwa. Życzę przyjemnej lektury i dziękuję za uwagę.